No witam cię, widzę bardzo serdecznie, na GeForce Kisi się znajdujemy. No i generalnie ostatnio byłem tak dosyć pesymistycznie nastawiony do pewnej skrzynki. Tak lubię więc sobie czasem otworzyć na wróżbę filmu. No i dzisiaj mamy 6 koła, więc otworzę taką skrzynkę. 4000 zł, czy będzie to w końcu dzień, gdy ta skrzynka da mi zarobić? Oczywiście, że nie, więc zaczynamy. Fantastycznie, 93 zł, 5-7. No, być gorzej, to tak, oczywiście do wygrania skin. Jak chcesz wygrać, sub dzwonem, łapa w grę pod filmem, komentarzu oczywiście napisz. Na Discorda dołącz, no już pod proxy, na GeForce Kisie. Wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, bądź klikniesz oczywiście kod promocyjny. No i wpiszesz kodzik proxy przez 2x, 5% więcej. Do każdej wpłaty możesz używać kodu dowoli. No i oczywiście skrzynka na start za free. A my lecimy ze skrzynkami, ale od was, tak? Zobaczmy oczywiście skrzyneczki proxy. Mam tutaj 1%. No dobra, 5 takich. 33 zł, no myślę, że to możemy na szybkim otwierać i zobaczymy po prostu, ile takich skrzynek byśmy musieli otworzyć, żeby kosę jakąś faktycznie zdobyć. Póki co, już drugie otwarcie, nie ma tutaj tak naprawdę nic, no ale zdaję sobie sprawę, że muszę dużo takich skrzynek otworzyć, żeby tą kosę zdobyć. Tylko no właśnie, to jest teraz pytanie, po ilu takich otwarciach ta kosa w końcu poleci, nie? Bo póki co, no podejrzewam, że już tak z 30 skrzynek może poszło. No w teorii jedna kosa na 100 otwarć to jest bardzo optymistyczny scenariusz, nie? No ale no wiadomo, że wszystko oczywiście zależy od szczęścia, nie? Otwórzmy jeszcze, nie wiem, z dwie te skrzynki. O! Jest! I zobacz, mamy 500 zł. Szczerze, nie wiem, czy jestem na plus, czy na minus. Overall wiem, że jestem oczywiście na minus, przez pewną oczywiście skrzynkę na początku filmu. Ale, no właśnie, nie ma co rozpamiętywać tego, tylko po prostu zrób sobie jakąś bitwę. No i zobaczmy, jak nam to pójdzie, bo dołączali do nas ludzie. Zaczynamy jakimś XM-em za 42 zł. Ale ten kill confer, no, bardzo nieprzyjemnie dla nas. Zobaczmy dalej. O, jasny move. No jakby to był underdog. To jeszcze... Nie, Ikarus! Są jaja? No ja nie wiem, no może jakby te rękawiczki poleciały, to ja miałbym jeszcze jakiś podjazd do tej bitwy. No ale no... No to już, że tak powiem, no... No nie ma chyba co, nie? Ikarus za 2 koła, ja nie mogę. Ej, ale tak dawno nie widziałem, żeby ktoś z tego skina dropnął, nie? Beret jeszcze za 500 w ogóle. Ale na dziurę zostaliśmy, patrz. Gości 5600 przytulił sobie. Ja nie mogę. Dobra, chodźmy. Poszukajmy jakiejś skrzynki cover. Generalnie, kiedyś, bardzo, bardzo dawno temu, jak zaczynałem swoją karierę skrzynkową, to bardzo lubiłem właśnie skrzynki cover. Jakby, nie wiem, miały one coś takiego w sobie, że po prostu lubiłem ją sobie zakręcić i po prostu liczyć, że coś fajnego uda mi się z niej zdobyć. No to otwarcie na plus, dzięki temu kałaszkowi, no ale minimalne, ale tutaj mocno będzie minus. Chociaż 135, no dobra. One more time. I oj, tu będzie puściutko, tu będzie z 30 zł. 83 jednak, no dobra. Zapomniałem, że ten scout coś kosztuje i coś ratuje, ale ten fire serpent tam spadł. To by było naprawdę wow. Zobaczmy dalej. Nie no, tu również lipa, no ty. Mi 200 zł zostało. To jeszcze będzie na jedno otwarcie, jeżeli nic sam nie poleci. O Jezus, nie no. Okej, okay, jest profit, to jest najważniejsze. No ale no właśnie, no to też musi być śpiesz. Ja oczekuję tutaj takiego mocnego pierdolnięcia, nie? Właśnie taki fire serpent, takim kurczę mocnym strzałem by był. No ale póki co, no dobra. Zróbmy po prostu tak. Rzucamy tutaj Shadow Dagger'y i do tego dorzucamy Masterpiece'a. Ustalamy oczywiście procenty naszej skrzynki. No i 33% moich ulubionych dzisiaj nie będzie, ale będzie 32. Zobaczmy. Jeden strzał. I zobacz. I dzisiaj za pierwszym siada. No i o to chodzi. I wiesz, co robimy teraz? No oczywiście, że idziemy na skrzynki widzów. No i mamy tu skrzynię za 1000 zł. Jest to skrzynia 50-50, więc liczymy oczywiście, że widz, który zrobił tą skrzynkę, mnie nie zripuje, ale dobra, siedzi. Marble Fate, jest to 1700 zł, więc sprzedajemy. I ja tu jeszcze widziałem skrzynkę, nie powiem, zaciekawiła mnie. I mamy 40% na profit, 5% na autotronika, butterflya.
Próbujmy! Jedna taka! No i szczęście się chyba skończyło, co? Jeżeli nie uda mi się zdobyć tej kosy, no to jest Reaperinho. Ja pierdolę!